Pierwszy odcinek ostatniej edycji Twoja twarz brzmi znajomo, nieoczekiwanie zakończył się prawdziwą awanturą w mediach społecznościowych. Powodem konfliktu okazał się występ Tamary Arciuch, której Katarzyna Skrzynecka dała tylko 4 punkty. Talentu i honoru partnerki postanowił bronić Bartek Kasprzykowski, który uznał program za telewizyjne bagno. Po zakończeniu 5. edycji emocje w Tamarze najwidoczniej opadły. W rozmowie z Pudelkiem starała się w ciepłych słowach odnieść do doświadczeń w programie. To była bardzo ciekawa przygoda. Przyniosła zadania, z którymi w zawodzie aktorki bym się nie spotkała. To było jedno z najtrudniejszych wyzwań fizycznie i psychicznie. Tamara odniosła się też do kryteriów oceny występów stosowanych przez jurorów w show Twoja twarz brzmi znajomo. Talent jest wszędzie doceniany. Może ktoś świetnie śpiewać, ale nie śpiewać odpowiednio do postaci, w którą się wciela. To już go dyskwalifikuje. Liczy się to, w jaki sposób wcielił się w tę postać, jak się rusza, choreografia też ma znaczenie. Składowych jest dużo i jurorom nie jest łatwo oceniać. I są różne sytuacje. Na koniec rozmowy aktorka odniosła się do konfliktu z Katarzyną Skrzynecką oraz Piotrem Gąsowskim. Przekonywała, że cała sytuacja była wyolbrzymiona przez media. To nie były animozje, tylko sztucznie rozdmuchana afera, oceniła.